Tak jak obiecałem Wam tak naprawdę coś chwilę temu, głównie chodziło mi o to, żeby zrobić to poniekąd łamiąc pewien swój etap stereotyp w głowie, mianowicie wyjść poza to, co powoduje, że większość ludzi nie idzie tam, gdzie chce, a mianowicie chcą być zbyt perfekcyjni od razu. Więc ja postanowiłem, że dlatego będę robił więcej tego typu materiałów, tak żeby z nieperfekcyjnej strony pokazać, jak wygląda prawdziwe życie. Co ma to tak naprawdę na celu? To głównie uzmysłowienie wielu z nas, Was, że to, co robimy, nie musi i kurwa nie będzie tak naprawdę idealne, a najważniejsze jest to, żeby zacząć i po prostu coś robić. Głównie odnoszę się do tego, o czym prowadzę ten kanał i tak naprawdę z czym głównie się spotykam, jeśli chodzi o swoją pracę. Mianowicie to, że ludzie zbyt mocno skupiają się na detalach, pierdołach i nie wiem, chwytach marketingowych, które atakują ich z zewnątrz każdego dnia, a za mało na tym, co powinni robić w kamieniach milowych, tych wielkich, dużych rzeczach, które powodują to, że rzeczywiście robią jakikolwiek progres. I tutaj na prostym przykładzie, mianowicie jak drobne rzeczy, jak choćby spacer z psem, wykorzystanie tego czasu na drobny trening może pozwolić Wam na wrzucenie kilkunastu, być może nawet drobnych mikroprzerywników w ciągu dnia, które pozwolą Wam na to, żeby rzeczywiście szybciej i łatwiej dojść do tego, co chcecie zrobić ze swoim ciałem. Szybciutko! Co mnie skłoniło do nagrania tego, to nie tylko spacer z psem i chęć pokazania, powiedzmy, kawałka normalnego życia, a nie tylko nagrań, nazwijmy to w studyjnych warunkach, ale rozmowa z moim przyjacielem, który w pewnym sensie jest niezadowolony z siebie i z tego, co prezentuje, jeśli chodzi o swoją sylwetkę. Więc tutaj prosta rzecz, która wynika z rozkładu dnia, tego jak on funkcjonuje. Rejko, chodź! A mianowicie chłop jest kilka razy w tygodniu na treningu, ustrukturyzowanym, zaplanowanym i to jest dobre. Nie zrozumcie mnie źle, że nagle będę mówił, że to wszystko nie ma sensu. Kluczem tak naprawdę, dlaczego mój przyjaciel nie widzi takich efektów, jakie by chciał, bądź na jakie zakładał, że tak powiem, od początku, że osiągnie, jest to, że po prostu za mało się rusza. Więc fajnie, że chłopak jest 3 razy w tygodniu na, tak jak mówiłem, ustrukturyzowanym, zaplanowanym treningu, ale w ciągu dnia tak naprawdę 8 do 10 godzin siedzi na tyłku. Czy robi codziennie coś? Okej, tak, pójdzie z psem i to już jest fajnie, coś, no nie? Ale to jest możliwe, że zbyt mało, żeby zrównoważyć bądź przeważyć tą dynamikę, jeśli chodzi o jego kwestie związane z wyborami pod względem jedzenia, brakiem snu itd., itd. Ta cała układanka musi dobrze, że tak powiem, się zazębiać, jeśli chcemy z tego wyciągnąć maksimum korzyści. Inaczej niestety będziecie tak naprawdę kręcić się w kółko i zastanawiać się, co jest nie tak. Łapać się tych właśnie pierdołowatych, drobnych rzeczy, zamiast skupić się na tych najważniejszych, jak sen, odpowiednia ilość jedzenia, odpowiednie nawodnienie, odpowiednia ilość aktywności w ciągu dnia, tak? I tego typu sprawy naprawdę bardzo łatwo nam uciekają w pogoni za tym, żeby być rzeczywiście perfekcyjni. Teraz to, co widzicie tutaj, pokazuje nie bez powodu. Dlaczego? Bo większość z Was znajdzie coś takiego u siebie w mieście, miasteczku itd., itd. Albo plac zabaw, albo kawałek drabinek przy szkolnym jakimś tam placu, albo siłownię właśnie outdoorową dla dziadków, obojętnie. Każdy z Was coś znajdzie. I wykorzystanie tego typu rzeczy pozwoli Wam na to, żeby rzeczywiście móc robić więcej, znacznie więcej w tym przedziale czasu, który posiadacie. Bo nie chodzi o to, żeby być perfekcyjnym, tylko żeby cały czas iść do przodu.
Sęk w tym, że każdy z nas ma wady. Każdy z nas kiedyś zaczynał i chodzi o to, żeby po prostu iść cały czas do przodu. A jeśli będziecie wychodzić z założenia, że czekacie tak naprawdę na to, aż będzie idealnie, no to się kurwa nigdy nie ruszycie do przodu. Bo idealnie nigdy nie będzie. Trzeba się dostosowywać, adaptować i brać to, co można z tego, co się ma. Zwłaszcza jeśli macie dostęp do tego typu rzeczy, jak darmowa wiedza. Kilka przebieżek po półtorej, dwie minutki przerwy pomiędzy. No i wystarczy 4-5 takich i już coś jest zrobione. Zarówno nogi, płuca, pośladki, łydki, uda, mięśnie brzucha, mięśni grzbietu popracowały. Wy ruszyliście serce, płuca. Jeśli myślicie, że 3 razy w tygodniu bez żadnych dodatkowych wyrzeczeń będzie tak naprawdę wystarczające do tego, żeby osiągnąć to, co sobie tam wymarzyliście, no to przepraszam, ale niestety muszę tutaj wam troszeczkę zepsuć postrzeganie świata, bo dopóki nie pójdziecie ekstremalnie w którąś ze stron, czy to będą wyrzeczenia związane z żywieniem, czy to będą kwestie związane z treningiem, nie będziecie mieli tak naprawdę mega dużych rezultatów. Widać. Super. Elegancko. Ale w rękawiczkach czy bez? No to dawaj, jedziesz. No tak, nie pozdzierasz sobie skóry, nie? Jak będziesz dużo chodził. No właśnie. No, jeszcze raz, dawaj. Nie poddajemy się tak łatwo. I spokojnie teraz. Masz to. Dawaj, dawaj. No i brawo. Klasa, chłopie. Super. No i tak jak widzicie, nie trzeba wcale wiele. Całość łącznie zajęła mi 35 minut. A mam zrobioną swoją porcję w miarę, nazwijmy to, intensywnej aktywności na dany dzień. Oczywiście ten pułap będzie indywidualnie zmieniany w zależności od waszej formy wytrenowania i w ogóle, ale w czym rzecz, jest odhaczone. Czyli nie szukam wymówek, bo nie jest kurwa idealnie, tylko po prostu dalej robię swoje. I tego się trzymaj. Pozdrawiam, do zobaczenia.